Dobry, Warszawa. Nazywam się Jurak Tomasz. Co dzisiaj będziesz robić wieczorem? Gdzie pójdziesz? Będziesz się nachlać? Dobrze pobawić? Przyimprezować? Może przez cały weekend będziesz imprezował? A później będziesz leczył kaca? A może nie wiadomo, czy wstaniesz nawet? A tu głosi się Słowo Boże, Słowo Prawdy. Słowo Boże mówi, cóż pozyska człowiek, jeśli swoją duszę straci? Cały świat pozyska, a duszę swoją zatraci. Bo jeśli będziesz szukał ukojenia w świecie, będziesz szukał ukojenia w rozrywkach, w przelotnym seksie, w pornografii, to stracisz swoją duszę. Jezus powiedział, że ten, kto się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Ja głoszę Tobie Jezusa, głoszę Tobie ratunek. Nie musisz iść do piekła. Nie musisz iść do piekła. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zawołaj do Niego. Powiedz, Jezus, ja Cię nie znam, ale chcę Cię poznać. On zapłacił za Twoje wszystkie grzechy, abyś mógł zostać zbawiony. On stał z martwych i dzisiaj żyje. Abyś mógł się narodzić na nowo i mógł się pojednać z Bogiem. Bóg chce, abyś został zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Zawołaj do tego Jezusa Chrystusa. A nie gin w tym świecie. Zginiesz w świecie, pójdziesz jeszcze do piekła na koniec. A może jutro przejedziecie auto, a się rozwalisz w jakimś wypadku i pójdziesz prosto do piekła. Ale Jezus Chrystus chce, żebyś dzisiaj przyjął Ewangelię, a Ewangelia głosi, że jeśli się nie narodzisz na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego, jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, że umarł za Twoje grzechy na krzyżu Golgoty 2000 lat temu i wstał z martwych, będziesz zbawiony. Twój martwy duch wstanie do życia. Powstanie do życia i staniesz się dzieckiem Bożym. Bo Słowo Boże mówi, że stali się dziećmi Bożymi ci, którzy uwierzyli w Jego imię. A Jego imię to Jezus, z hebrajskiego Jeszua. To znaczy Bóg zbawia, Bóg ratuje, Bóg ratownik. Bóg jest ratownikiem, a Ty jesteś tonącym i potrzebujesz tego ratownika. Każdy człowiek zgrzeszył i brak im chwały Bożej, a karą za grzech jest śmierć. Jeśli nie pojednasz się z Bogiem, to pójdziesz do piekła. Jesteś już martwy. Jesteś już martwy, ale możesz być żywy. Możesz być żywy. Niech przechodź obojętnie wobec tego słowa, które dzisiaj jest tutaj głoszone. Niech przechodź obojętnie, jeśli Cię dorusza. Powiedz Jezus, ja chcę stać się Twoim synem. Ja chcę się pojednać przez Ciebie do Boga. Chcę się pojednać z Bogiem. Ja myślałem kiedyś, że jestem chrześcijaninem. Robiłem różne obrzędy katolickie. Ochrzcili mnie, jak byłem mały. Nie wiedziałem, o co chodzi. Później poszedłem do komunii. Później jakieś bierzmowanie, jakieś namaszczenie. Nawet miałem ślub w kościele katolickim. Robiłem te wszystkie obrzędy. Chodziłem na majówki, do Świeżale, stacje, drogi krzyżowe i to i tamto. Ale nie znalazłem tam Boga. Nic to mi nie dodało do życia. Nic to mi nie dodało. Mógłbym zostać nawet muzułmaninem, czy też ateistą, czy buddystą. Jeść ryż i golić się na łysą. Jeść. Czy mieć kropkę na czole. Nic ci nie dał obrządek żaden religijny. Żaden obrządek religijny nic ci nie da. Uwierz w Jezusa, prawdziwego Zbawiciela. Jezus to nie jest Bozia na kiju. To nie jest jakaś figura, to nie jest jakiś obrazek, do którego macie się modlić i do którego i będziecie całować Go. To jest obrzydliwość w oczach Boga. To jest martwe. Co to jest? Wyjście na ulicę ze słoneczkiem? W środku ciasteczko? To nie jest Boże ciało! Jezus Chrystus to Boże ciało! To jest prawdziwy, święty Bóg! On powiedział, bądźcie święci, bo ja jestem święty! Możesz się dzisiaj narodzić na nowo! Jeśli słyszycie Jego głos, a głos teraz słyszysz przede mnie, to nie zatwardzaj serca swego! Nie zatwardzaj serca swego! Możesz się dzisiaj pojednać z tym Bogiem! Jeśli chorujesz na jakąś chorobę, możesz zostać uzdrowiony, ponieważ Jezus Chrystus wziął na krzyż przyczynę choroby. Przyczyną wszelkiej choroby jest grzech. Możesz zostać uzdrowiony przez wiarę. Słowo Boże mówi, że Jego ranami i sińcami zostaliśmy uzdrowieni. Każda choroba dzisiaj jest nielegalna. Jeśli dajesz na jakieś dobroczynne rzeczy, że tam kogoś wspomożesz finansowo, bo jest chory, to błądzisz. W ogóle diabeł głaszcze to całą rzecz. Ale Jezus chce, żeby ci się przyjął zbawienie, przyjął uzdrowienie do swojej duszy i swojego ciała.
Możesz zostać uzdrowiony. Jeśli jesteś chory, możesz podejść do nas, pomodlimy się o ciebie, zostaniesz uzdrowiony. Każda choroba może zostać uzdrowiona przez imię Jezus, bo to jest najpotężniejsze imię pod niebem, na ziemi i pod ziemią. A na tej imię zetnie się każde kolano. Pewien rzymski strażnik zapytał się świętego Pawła, powiedział, co mam zrobić, żeby zostać zbawiony. On powiedział, uwierz w Jezusa Chrystusa, a zostaniesz zbawiony ty i dom twój. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga, między Bogiem a człowiekiem. On zapłacił za twoje grzechy, wszystkie grzechy, wszystkie twoje porażki życiowe, wszystkie twoje błędy, za przeszłe i przyszłe grzechy. Za wszystkie grzechy, które jeszcze będziesz chciał uczynić dzisiaj. On zapłacił na krzyżu swoją własną świętą krwią. On chce, żebyś nie poszedł do piekła. On chce, żebyś się z Nim pojednał. Bóg chce, żebyś się z Nim pojednał. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Amen.